Rak piersi to jest najczęstszy rak u kobiet. One się zdarzają mniej więcej u jakichś 18 kobiet na 100 tysięcy u nas w Polsce. Na szczęście jest tak, że kobiety zazwyczaj, które zachorują na raka piersi, nie umierają z tego powodu. Większość tych kobiet jest całkowicie wyleczonych. Ale cały czas walczymy o to, żeby poprawić u nas w Polsce te wskaźniki wyleczalności raka piersi. I podstawowa rzecz, którą my możemy zrobić, żeby poprawić te wskaźniki, to jest wcześnie wykrywać tego raka. Podstawowy objaw raka piersi to jest guzek w piersi. Ten guzek zazwyczaj jest twardy, niebolesny. Może się oczywiście systematycznie powiększać. Czasem ten rak może na przykład być bardzo mały, a może już dać na przykład przerzuty do węzłów chłonnych pachowych. Więc to nas powinno również zaniepokoić. Jeżeli wyczuwamy sobie jakiś guzek, jakąś zmianę pod pachą, to też jest to niepokojące. Kolejna rzecz, która nas powinna też zaniepokoić, jeżeli nawet nie wyczuwamy guzka, to są zmiany na skórze piersi. Wciąganie brodawki piersi, jakieś pogrubienie, zaczerwienienie skóry albo wciąganie skóry, taki ubytek skóry, takie zaciąganie skóry, na przykład przy podniesieniu ramion w górę. Niepokojący jest też krwawy wyciek z brodawki sutkowej. Coraz więcej tutaj wykrywamy jakichś nowych elementów, które mogą wpływać, że jakaś grupa kobiet częściej zachorowuje na raka piersi, a jakaś rzadziej. Oczywiście bardzo ważne jest obciążenie genetyczne, czyli przede wszystkim mutacja BRCA, BRCA 1, BRCA 2, mutacje PALP, szereg jeszcze innych mutacji rzadziej wykrywanych. No i oczywiście obciążenia rodzinne, czyli jeżeli ktoś w rodzinie chorował na raka piersi, na raka narządu rodnego, to już jest obciążające i możemy się spodziewać, że my też zachorujemy na raka piersi. Kolejna rzecz, która tutaj może wpływać na to zachorowanie, to jest taki niezbyt zdrowy tryb życia, czyli generalnie otyłość, mało ruchu, zbyt dużo estrogenów, czyli te wszystkie sytuacje, kiedy na przykład stosujemy jakieś leczenie hormonalne szczególnie długo, z jakiegokolwiek powodu, choroby wątroby, które z kolei upośledzają metabolizm tych estrogenów i też przez to mamy więcej estrogenów, nadużywanie alkoholu, zwłaszcza wieloletnie, to, że nie mamy dzieci, to też jest jakiś element, który może spowodować, że mamy większe predyspozycje do tego zachorowania. Jeżeli chodzi o badanie, to oczywiście każdy powinien robić samo badanie. Kobieta, która ma piersi, czyli generalnie od 16 roku życia, powiedzmy, powinna je regularnie badać. To jest podstawowa sprawa. Kolejna rzecz to, jeżeli na przykład mamy zachorowania w rodzinie, ktoś tam chorował na tego raka piersi, to powinniśmy wykonywać badania obrazowe, czyli USG, mammografię. I tutaj nie trzeba czekać do jakiegoś 50 roku życia z tymi badaniami. Zróbmy tak, jeżeli na przykład nasza mama zachorowała na raka piersi, jak miała lat 40, to od tych 40 lat trzeba odjąć 10 lat i w związku z tym od 30 roku życia wykonywać regularnie, przynajmniej raz do roku, USG, i zastanowić się nad wykonywaniem przynajmniej raz na dwa lata mammografii, ewentualnie rezonansu piersi.